Wydaje się, że posługując się syntetyzmem i kloazonizmem, poszukiwał nie tylko dekoracyjności, ale i wrażenia ponadczasowego piękna tkwiącego w prostych technikach i sposobach obrazowania stosowanych przez artystów ludowych. Gruby kontur i płaskie plamy przy jednoczesnym asymetrycznym, secesyjnym upozowaniu modela określonego płynnymi liniami stosował też w aktach tworzonych około roku 1910. Jego wyczucie gry barw i relacji kolorystycznej między motywem i tłem bardziej się uwydatniło, gdy stosował kolory złamane, jak w akcie kobiety siedzącej w kucki, dzielące strefowo tło ciemne czerwienie, fiolety i błękity uzupełnione o pas brązu otrzymały swoje delikatne odpowiedniki na karnacji modelki, dzięki którym studium zyskało dekoracyjną pełnię. Majster stara się zdobyć jak najwięcej różnorodnych doświadczeń podczas paryskich studiów, zgłębić tajemnice warsztatu wybitnych malarzy. Analizował teoretycznie ich dzieła, badając m.in. traktowanie światła, jednego z podstawowych aspektów obrazów. Jedyny zachowany rysunek dokumentujący tę pracę jest obrazowym przedstawieniem zależności między światłem, półcieniem i cieniem, a kolorami w dwóch grupach obrazów. Zauważył u Maneta, wczesnego Maneta i Marquarta mocne, czyste barwy i ostre kontrasty, a u Cezanna, Pizarra, Serrata i Frischa łagodne tony i spokojne przejścia. Przypuszczalnie także wówczas, podobnie jak wcześniej robili to artyści ze szkoły Pont-Aven czy Van Gogh, studiował dzieła teoretyczne poświęcone optyce i barwom oraz zyskał okazję, by rozbudowywać swoją bibliotekę o publikacje pomocne w poznaniu dzieł sztuki. Jednak przede wszystkim, aby pojąć drogę twórczą tych malarzy, naśladował ich sposób pracy, podejmując podobne tematy, ujęcia, stosując analogiczną technikę malowania. Czasem postępował za wzorcem homogenicznym, malując w stylu jednego nurtu, ale częściej łączył w obrazie różne stylistyki impresjonistyczne i postimpresjonistyczne, nawiązując do Pizarra, Renoira, Van Gogha, Cezanna, Gauguina i wciąż pobrzmiewały w jego pracach cechy secesji. Zgłębiając istotę dynamicznej i pełnej ekspresji pracy Van Gogha, jego umiejętność zestawiania rozległych płaszczyzn barw kontrastowych, majster tworzył pejzaże, w których cechy pędzla prekursora ekspresjonizmu łączył z elementami sztuki nabistów. Pracę nad osiągnięciem właściwego wyrazu w obrazach malowanych grubymi impastami, pasmami złamanych odcieni podstawowych i dopełniających się, w których duch pędzla podporządkowany jest w formie motywów, poprzedzały studia kredkowe. W nich szukał właściwego, harmonijnego zestawienia barw i próbował kierunek i długość kresek, którymi miały być zamalowane poszczególne motywy i płaszczyzny tła. Szereg eksperymentów z czystymi barwami majster przeprowadził, projektując scenę z kąpiącymi się, przeznaczoną do dekoracji lustra talerza. Scena ta, kojarząca się z kompozycją Cezanna o tej tematyce, wykonana została najpierw jako swobodna kompozycja o formacie prostokąta, a potem stopniowo ograniczana i podporządkowywana formatowi koła. Pracując nad głównym motywem, artysta przygotował kilka wariantów kompozycji. Jedne z zastosowaniem grubego konturu, płasko kładzionych plam lokalnego koloru, w innych budował formę i jej otoczenie samym kolorem, bawiąc się kontrastami barw podstawowych i dopełniających się. Dodatkowym intensywnym kontaktom majstra z różnymi nurtami artystycznymi sprzyjało zamieszkiwanie w hotelu Biron, w którym adept malarstwa sąsiadował m.in. z Augustem Rodenem, a także z kolegą ze studiów w Weimarze, Iwonem Hauptmannem, synem Gerarda, tworzącym w stylistyce neoimpresjonizmu. Bliski kontakt z Hauptmannem juniorem, a także poznanie Paula Signaca zainspirowało majstra do namalowania podczas wakacyjnego pobytu w Wisełce kilku neoimpresjonistycznych pejzaży. W perspektywicznym, diagonalnym ujęciu bałtyckiej plaży metoda puentylistyczna posłużyła oddaniu optycznych efektów nagrzanego, falującego powietrza w upalny letni dzień, które zaciera i deformuje kontury figuralnych i roślinnych motywów.
W niedokończonym studium nadmorskich sosen malarz zawarł istotę mocnego, pełnego żaru światła południa. Za pomocą metody neoimpresjonistów zamierzał oddać pewne powtarzalne zjawiska natury, decydujące o jej stabilności, trwałości. Dążył na tym etapie pracy w przeciwnym kierunku niż impresjoniści chwytający momenty ulotne. Drugi pobyt majstra w Paryżu, trwający od października 1912 roku do czerwca 1913 roku, poświęcony był studiowaniu w Luwrze dzieł i metod pracy mistrzów poprzez kopiowanie ich zgodnie z utrwaloną akademicką tradycją. Starannie wybierał obrazy, które zamierzał kopiować. Kompozycja Fra Angelico, Ścięcie świętych Kosmy i Damiana, dostarczyła mu możliwości zapoznania się z techniką malarską wczesnego renesansu włoskiego i sposobem budowania na bazie barw podstawowych kompozycji pejzażowej, pełnej światła i przestrzeni. Niestety nie zachował się ten obraz. Zauważył w niej prekursorstwo wobec obrazów impresjonistów. Podobnie jak Van Gogh docenił nowatorstwo kolorystyczne Eugène Delacroix, według którego kopiował m.in. polowanie na tygrysy. Obfitującym w ważkie doświadczenia estetyczne polem działalności majstra była trawestacja obrazów malarzy XVII wieku, Rembrandta, Rubensa i Lorena. Kopiując obraz Rembrandta, Święta Rodzina i wedutę Lorena, Port Morski o zachodzie słońca, zastosował technikę couleur pur, różnicując tylko natężenie barw. Przetwarzając w ten sposób oba dzieła, nadał im nowatorski wyraz i przekształcił w modelowe przykłady ekspresjonizmu. W kopii Rembrandta podkreślił dramatyzm sceny rozgrywającej się w ciemności rozjaśnionej gwałtownie boskim światłem. Moment przyjścia na świat Jezusa w tym ujęciu stał się eksplozją światła. W pejzażu według Lorena, rozgrywającym się w pełnym świetle słonecznym padającym na wprost, zastosowana technika umożliwiła spotęgowanie siły promieniującego słońca, wydobycie niezwykłej aury towarzyszącej momentowi zachodu. W kopii narodzin Ludwika XIII Fontainebleau według Rubensa majster w spektakularny sposób pokazał, że mistrzowie dawni niejednokrotnie konstruowali kompozycję w oparciu o barwy podstawowe, choć potem umiejętnie maskowali ten fakt. Oba pobyty w Paryżu wiązały się z martwymi naturami. Być może podobnie jak Van Gogh, także i majster właśnie w kompozycjach o takiej tematyce doskonalił ekspresję barwną, ograniczając się do kilku motywów umieszczanych na blacie stołu, ukazywanym od góry, aby wraz z tłem stanowił płaszczyznę odpowiadającą płaszczyźnie płótna, wyraźnie nawiązywał do kontrastów komplementarnych Van Gogha oraz dekoracyjnej sztuki Matisse'a, który także eksperymentował z intensywnymi barwami dopełniającymi się, czerpiąc z wzorców podsuwanych przez żywotników japońskich. Martwe natury ujawniają ponadto wpływ sposobu operowania pędzlem przez Van Gogha i metody budowania formy przez Cezanna. Oszczędna kompozycja, klarowna kompozycja niektórych z nich to już zapowiedź nowej rzeczowości. Kubizująca forma najpóźniejszej z martwych natur, przedstawiającej stół w pracowni, wydaje się wyrażać niepokój nadchodzącego kataklizmu wojennego poprzez chaotyczne nagromadzenie przedmiotów ulegających deformacji i destrukcji. Właśnie w tym dziele artysta może najbliższy stał się osiągnięciu swego celu. Intuicyjnemu i poetyckiemu oddaniu piętna czasu, sedna wydarzeń ukrytych jeszcze przed ludźmi. Niezwykłym dziełem majstra była wyjątkowa w jego oeuvre scena biblijna Adam i Ewa w raju, w której biorąc za punkt wyjścia kompozycyjnego i kolorystycznego dzieła Matisse'a i dążąc do nadania scenie formy bliskiej abstrakcji, wyraził ponadczasową myśl o raju jako utopii, nieosiągalnym ideale, którego obraz jest dla ludzi źródłem nadziei i energii do życia. Ostatni okres życia artysta spędził malując ekspresjonistyczne pejzaże okolic swej pracowni w Wisełce. Natchnieniem do nich mogły być dalekie widoki umieszczane w tłach dzieł Gauguina, po raz pierwszy przetworzone przez majstra w malowanym w 1911 roku podczas pobytu w Paryżu pejzażu z czerwonym domem i krową. Alfred Meister podczas stosunkowo krótkiego okresu swej intensywnej pracy stworzył kilkaset dzieł, z których zachowało się ponad 200. Wziął udział w 6 wystawach zorganizowanych w Weimarze, Kassel i Szczecinie.
W otwartej w Szczecińskim Muzeum Miejskim pierwszej powojennej wystawie wiosną 1911 roku zatytułowanej Sztuka nowoczesna, dzieła ze szczecińskich zbiorów prywatnych, dr Walter Litzler dwie pierwsze sale poświęcił pośmiertnej prezentacji 20 obrazów majstra. We wstępie do wystawy pisał artyście, podsumowując jego twórczą drogę. U początków jego sztuki było to nowe malarstwo niemieckiego impresjonizmu, ale wkrótce, pod wpływem pobytu w Paryżu, nastąpił zdecydowany zwrot do czystych barw, bardzo dużej dyscypliny w budowaniu formy. Z wielką powagą, niekończącą się samokrytyką, zagłębiał się w trudne problemy wymagające całkowitego poświęcenia. Był bliski realizacji i wyartykułowania swej indywidualności, kiedy wojna wytrąciła mu pędzel z ręki. Właśnie prace z ostatniego okresu, które w sierpniu 1914 roku musiał pozostawić nieukończone, nie tylko dają szczególnie jasny i pełen wyrazu obraz jego dążeń, ale także jego artystycznej indywidualności, mające już dość siły, aby tworzyć dzieła dojrzałe i wykończone. Koniec cytatu. Dziś już wiadomo, że nie ma jednej prawdy świata, którą mogłaby odzwierciedlić sztuka. Jest tylko prawda wynikająca ze szczerości wypowiedzi artysty, prawda ucieleśniająca jego indywidualne ja, odpowiadająca jego percepcji świata, a ta ostatnia kształtuje się pod wpływem zmian postępujących w świecie. W dziełach sztuki odzwierciedlają się i utrwalają zmiany będące przejawem czy efektem płynności świata. Tę świadomość nie dane było w pełni osiągnąć dobrze zapowiadającemu się malarzowi Alfredowi Maistrowi, poległemu w młodości podczas walk toczonych w początkowym okresie I wojny światowej. Dziękuję bardzo.